Okej, okay, no i jesteśmy z powrotem na kolejce. Tylko że tym razem nikt mnie nie pociął po drodze, więc HP ani trochę nie straciłem. Muszę. W sumie nie będę biegł. Przezorny, zawsze ubezpieczony. O kurde. Nie mówcie mi, że to skończy się tak jak wcześniej. Więc kurde! Poszedłem do tej zasranej kolejki tylko po to. Ach, całe szczęście, że w tym Lakeside'zie nam checkpointa dali, szczerze powiem. To w takim razie gdzie powinienem iść? W cholerę nie pamiętam. Ta, rozumiem. Chwila, muszę się zastanowić. Przejdę jeszcze raz to. Do 3 razy sztuka, nie? Pójdę jeszcze raz do tego sklepu z pamiątkami. Ja pierdzielę. Gdzie tu trzeba było iść? Nie pamiętam. Wszystko było zamknięte, nie? Peder! No, dziękuję. Spierdzielaj. Ale kurde, tam przecież kamera mi podpowiadała, że ja muszę tędy iść. Chyba że jakoś tą kolejkę muszę pewnie zatrzymać, ale jak to się robiło? Za Chiny nie pamiętam tego. Pójdę za ladę tu może czy coś. Zamknij gębę. Nie, nie mogę iść za ladę. Holender. Chyba że. O! Oho! Jak się cieszę, że zarąbali mnie 2 razy. Przynajmniej ampułkę dostałem, bo nie wiedziałem, że tu jest. O Jezu, wypierdalaj! Te twoje kartoflany. Pierdalaj! Nie, taka zniewaga krwi wymaga. Dajcie mi strzelbę. Jeszcze kurde, header! No, jeszcze. Ha, jak cię kopię, to twój łeb się pod... No, dobra, już w porządku. Och, ty kurde. Czemu HP A nie, no przecież. Apteczka nie uzdrawia nas do pełna. Kurde, reload. Nie pójdę tędy. A, dobra, nieważne. Muszę iść tędy. Samą porę. Ale nie, wszystko jedno tutaj mnie prowadzą. Najwyżej wejdę na górę i poszukam jakiegoś innego wyjścia. Wiedziałem, że coś takiego się stanie. Warning. Tak, zamknięte, ale... Chwila.
Nie wiem, nie wiem, co mam robić. Chwila. Zapauzuję i zobaczę w internetach, bo nie chce mi się nad tym siedzieć. Więc ZW po raz kolejny. Okej, no i wróciliśmy tutaj. Nie wiem dlaczego, ale byłem taki głupi, że nie sprawdziłem dokładniej tego miejsca, ponieważ to tutaj musieliśmy znaleźć przedmiot, który nam się przyda. Otóż ten straszak, czy tak, czy co tam, oznaczał, że o właśnie, to się stanie. Dał nam save pointa. Tak, wiem, ale... No, dziękuję. Dał nam save pointa i wszystko jest git. A ja głupi tego nie zauważyłem. Ech, myślałem, że to zwykły straszak. Dobra, więc tak. Tutaj... Tak, wiem. O, dobra, roller coaster key. No właśnie, tego potrzebowaliśmy. Okej, idziemy. Teraz już jestem pewien, że wszystko pójdzie nam dobrze. Ha! Leżysz i kwiczysz. Dobra, jeszcze raz. Nietykalna Heather Mason, dawaj! Kurde, ale ja pierdzielę w tym miejscu, to wszystko tylko... jeden wielki chaos do jasnej cholery. Kurwa, wypierdalaj! Och. Ale to nic. Chyba za niedługo będziemy mieć... dostaniemy ap... Wypierdalaj! Apteczki. Więc wszystko powinno być ok. Wyczytałem w opisie przejścia, nie? Tutaj o powinny być. Czy nie? Tak, tak. A tak, przycisk. Tak, wyłączymy. Teraz możemy iść. Okej. Teraz muszę uważać, żeby nie spaść. Dawaj, Heather, biegnij. Wiem o tym, że dasz radę. Jesteś Heather Mason. O nie. Ale to nic, nic nam się nie stanie. Tym razem mam nadzieję. Jakbyś nie mogła zrobić tego wcześniej, chyba że wcześniej tam w innym momencie, że ta kolejka nas rozwaliła na kawałki, więc rozumiem w takim razie. Nie, takie jest życie. I hired you to find the girl and you performed serviceably. What is it now? You lied to me about Heather, lady. I don't like being used. Lie? What lie? That Heather was kidnapped. Weź Douglas, po prostu biegnij jej kulkę między oczy i wszystko będzie okej. That man, Harry Mason. Harry Mason, the badass! Her hidden from us. Yeah, but she says she was happy. She was brainwashed by him. Deceived. Because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when jak świadek Jehowy, tak samo upierdliwa. Truly awakens. Yeah? What's gonna happen? She will usher in the eternal paradise. What kind of place is that? A place with no pain. No, bo wszyscy są martwi. No old age. There will be no greed or war, and all will live by God's grace alone. No this, no that, no nothing.
To w sumie jak tak bardzo nie chcesz wojny i tak dalej, no to żyj w jaskini i tyle. No właśnie. Wojna jest zajebista. Tak naprawdę to nie. Strzel w nią! Zakończmy to. Chociaż z drugiej strony to my mamy to zrobić, więc... I to wszystko. Ale przynajmniej my żyjemy. Co to? Myślałem, że to śmietnik, ale to jakaś budka jest. Ach, cieszę się, że wszystko jest okej już. Budka z biletami, ale nie ma nic nadzwyczajnego w niej. Mapy nie mam. Świetnie! Muszę uważać tutaj. Czyżby to było to miejsce, o którym myślę? Kurde, header! Nic nie ma tu napisanego. Okej. Rozejrzę się jeszcze po miejscówce. O! Wagon z popcornem, nic interesującego nie ma. No dobra, chyba że. W śmietniku nie ma nic. Aha. Potrzebuję kurde health drinów. Błagam, dajcie mi je. Chociaż ampułki mam, więc w razie czego to się je zużyje. Czy ja myślę, że to jest to, co myślę? Ha! O! Moje ulubione miejsce w całej grze! Save. Nawiedzony dom. Nawiedzony dom w Silent Hillu? Co to może oznaczać? Coś okropnego. Wait, jeszcze nie tędy. Tu jest wejście do tego miejsca. Nie ma tutaj, kurde, żadnych fantów? No, błagam. Wygląda na to, że nie ma. O, no trudno. Rozkoszujmy się tym miejscem. Welcome to the Borley Haunted Mansion. We're so glad you came. Please come inside and look around. Pewnie, że to zrobię. Pewnie, że jestem gotów. Help! Help! Do you hear those voices? A family of four was sliced into bloody pieces in this room. Oh, the cries of the children. The murderer was caught. Do you know why he said he killed his family? Because I felt I had to. Anyway, I'm lying. It's all just a joke. Głupi żart. I wanted to scare you, that's all. The truth is, only one person died. By suicide. Zajebiste miejsce. Cześć. Cześć. Cześć, Danny. Young man, but quite friendly as you can see. He was so eager to meet you. His hometown is New Orleans,
But he came here after first losing his way. Tak jak każdy w Silent Hillu się znajduje w ten sposób. Where is the path to heaven? Droga do nieba to raczej schody nie były? A kurde, no szkoda. To jest tylko lalka siedząca w krześle. Na krześle raczej. This mansion is quite old, so please watch your step. Sometimes the floor suddenly gives way, and beneath the floor. Chyba nie możemy tutaj biec. Więc trzeba uważać. O fuck. This place is just falling apart. The mechanism is broken, you see. It wasn't supposed to stop there, I assure you. Okay. There's the exit. I hope you enjoyed your tour. Please come back anytime. Pewnie, żebym wrócił. Podziękuję. A no tak, kurde, trzeba wiać. Fuck. Ja też was lubię, ale zostawcie mnie w spokoju. Też muszę uważać, bo mogę bardzo łatwo zginąć. Dobra, teraz nic nie mówię, bo... I git. Przeżyliśmy. Uff. Fuck me! Chwila. Kurde, nie! Mam nadzieję, że nie będą za mną leść. To by było okropne. O! O Jezu, ale miałem farta! Gdzie jakieś kurde apteczki czy coś? Do jasnej cholery, dajcie mi je. Potrzebuję tego. Jestem ciekaw, czy te skurwysyny mogą nas wypchnąć stąd. Pamiętam to miejsce. O, pamiętam to miejsce. Ale chwila. Tu chyba jeszcze... Co? Okej. Okay. Jest wypierdalać ode mnie. Co tutaj trzeba było robić? Ta nie ma czasu na zabawy, rozumiem. Czyżby to... Nie, tylko kółko zrobiłem. Moment, moment! Chciałem coś tu ciekawego. Jak się tędy wchodziło. Jezu Chryste! Wypierdalaj! No, teraz będę mógł, kurde, się rozejrzeć. Chwila. Trzeba chyba jakoś rozwalić. Albo nie. Jeszcze chyba nie mamy tutaj dostępu. Dobra, w takim razie... O! Pamiętam, że tutaj będą mi potrzebne dwa przedmioty. Muszę je gdzieś znaleźć. Wiem, że będzie jakiś łańcuch i coś jeszcze. To pamiętam. O! Oh my god!
Dziękuję. Najwyższy czas. O, chwila. A nie, myślałem, że to health driny. Kurde. Czy nie, czy ja tu byłem? Nie, nie byłem. O, no właśnie, to jest jeden z tych przedmiotów. Czerwony obcas. Czy tam but na obcasie. O. To jest reklama do jakiegoś musicalu dla dzieci. Wygląda na to, że robili go na tym podium. To miejsce jest teraz puste, ale jestem pewna, że było zapakowane w ten dzień. Czyli pełne. Okej. Okay. To samo. Nic, nie ma nic interesującego. Chwila. Ja pierdzielę, jak tu jest cholernie... O, no właśnie! Łańcuch. Co z tym łańcuchem? Coś z tym... Z tym... Z tu karuzelu, czy czym trzeba było zrobić? To pamiętam. Chyba łańcuch przyczepić do tego trzeba. O Jezu, wypierdalać ode mnie, kurwa! Wystarczy, że ciebie wywalą i już, kurde, gangbang chcą zrobić. To gdzieś tutaj trzeba było tego użyć. Moment. Ta, zużyję. Reload. Nie, zaraz. Use. Tak. Trzeba wyważyć drzwi. Tak. Dobra, więc tak. O Jezu! Przyciski mi się mylą. Użyj. Dobra. Trzeba zrobić coś z drugą połową. Być może tu. Nie? To gdzie się tego używało? Nie? Nie. Chyba, że... Tutaj. O, no właśnie. Na tej rączce. O, dobra, jest. Dobra, i jak to teraz... Ten. Jak to teraz ruszyć? O, okej. Okay. To wszystko w porządku. Włączymy to i niech się dzieje, co ma się dziać. No. Ach, żadna rdza nie powstrzyma Heather Mason. Chciałbym ten łańcuch jeszcze ze sobą wziąć, ale niestety nie mogę. No przejdź, dziękuję. Niech zgadnę, potwory. A nie. Serio od ciebie głupia okultystka pobiła? Miałeś pistolet. I ambulans w tym miejscu? Przecież telefony nie działają. You old fool! Getting yourself hurt like that? Sorry. Why did you have to do that for me? What'll I do if you die? No za dużo nie zrobimy, bo nie mamy prawka, nie? What'll we do if this god thing gets born?
come on. How powerful could a god from a dump like this be? I'm sure it'll be no big deal. Odszczekasz to. But anyway, something's gonna happen. Who knows? Maybe we'd all be better off if it did. But if this is our God of Mercy acts, I don't want to see any more of him. That's a pretty good reason to risk my life, don't you think? Plus, I'm just an old fool, right? Nie bierz tego do siebie. You think you're Superman or something? You know, I always wanted to be him. Besides, yeah. I want to help you out. You don't have to feel responsible. I know it's not your fault. You remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Dead people don't cry. Stupid kid got himself shot robbing his bank. But why? Potrzebował pieniędzy. Maybe because his pop was a penniless good for nothing. Who knows? Anyway, now I guess I'll never find out. Sorry. I shouldn't have said you reminded me of a guy like you. Well, maybe if you had compared me to your daughter. Ale nie ma córki chyba. Listen, I'll take care of the rest. You stay here and I'll be back when it's over. You'll be okay by yourself. Hey, no problem. Do tej pory daliśmy sobie radę. Mamy arsenał broni w naszych kieszeniach. Besides, my dad's not around anymore, so only I can do this. What are you doing? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. Może. Yeah, you might be right. I po co ta cała szopka? Dobra, rozejrzyjmy się. Kar wygląda na bardzo ciężki. Co się stało z osobą, która tutaj jest? Umarła! Co innego. Więc tak. Hello. What is it? I just came by to make sure you were still alive. Sorry. I'd come with you if I wasn't hurt. No tak, ale co cię skrzywdziło? Klaudia, przecież ty pistolet masz. Jak mogłeś do tego dopuścić? Ja pierdzielę, świadki Jehowy są naprawdę niebezpieczne, kiedy się wkurzą. No dobra, rozumiem, ale mam nadzieję, że znajdę tutaj jakieś fanty. Bo dość duża strefa to jest. Tylko i wyłącznie użyta do scenki? Wygląda na to, że tak. To w takim razie, no, co zostało nam do roboty? Iść przed siebie. Jak tam moje te wyglądają? Dwie apteczki, cztery ampułki i to wszystko. Muszę uważać, muszę być naprawdę ostrożny.
co my tu mamy. Fortune House. Coś mi się zdaje, że tu jest safe. Jest safe, okej. No, nie będę kończył teraz tej sesji, nie? Przejdę całe wesołe miasteczko i wtedy skończymy tą sesję. Ponieważ wtedy to najbardziej pasuje. Wiecie, żeby tam cliffhangerów żadnych nie było i tak dalej. Okej. To nam się przyda, o ile dobrze pamiętam. Kurde, cieszę się z przedmiotów kluczowych, ale co z uzdrowieniami?